Dzień otwarty to już impreza, która wpisała się na stałe w kalendarz akademicki. Zapraszamy młodzież, jesteśmy zaskoczeni. Dzisiaj naprawdę bardzo dużo uczniów odwiedziło Politechnikę Świętokrzyską. W tym dniu pokazujemy, jak wygląda uczelnia. Zachęcamy do tego, żeby podejmować studia techniczne. Bardzo zależy nam na tym, żeby dotarła do nich informacja o tym, jak mamy bogatą ofertę edukacyjną, o nowych kierunkach, o inżynierii biomedycznej, która ma ruszyć w tym roku, o zarządzaniu biznesowym. Mamy 21 kierunków technicznych, które naprawdę są bardzo atrakcyjne i do tego zachęcamy młodzież, żeby przychodzili i studiowali na Politechnice Świętokrzyskiej. Te dni otwarte bardzo naprawdę mogą pomóc osobom, które są niepewni wybrania dalszych studiów, znaleźć swoje miejsce i znaleźć swoją przyszłą pracę i przyszłe kierunki kształcenia. Zdecydowałam się na studia w kierunku logistycznym i chciałabym właśnie pójść w spedycję, można powiedzieć, ale no, jeszcze nie jestem przekonana co do tego. I no, jestem zadowolona ogólnie z kierunku technika logistyka, ale też właśnie co do planów, no to teoretycznie też mogę wyjechać za granicę, no ale ogólnie właśnie chciałabym pracować w spedycji dalej lub założyć własną firmę też. Mamy w ramach naszego wydziału właśnie kierunek automatyka i robotyka, który jakby jest rozpoznawalny przez pojazdy robotyczne, czyli tak zwane łaziki marsjańskie. Jest to znak rozpoznawczy chyba już w tej chwili uczelni. Wydaje się, że to jest taki kierunek, gdzie automatyka i robotyka wkracza, czy tego chcemy, czy nie, w nasze życie codzienne. I budowanie robotów, projektowanie ich od początku, od części mechanicznej właśnie na wydziale mechanicznym, czy mechatroniki budowy maszyn jest no tym, co jest realizowane. A poza tym oczywiście ta część informatyczna, część elektroniczna i sterowania. Jest to to, co jest w tej chwili no, trendy i najnowsze na rynku pracy i będzie poszukiwane na najbliższe lata. My współpracujemy z przemysłem, z wieloma firmami. No i taką, bym powiedział, sztandarową firmą to jest IBM Polska i współpraca już bezpośrednio z prezesem tej firmy. Mamy pewne już ustalenia. I jeżeli by nam się udało je zrealizować, to myślę, że studiowanie w Politechnice będzie bardzo atrakcyjne. Mamy tutaj symulator dachowania, mamy bolidy, którymi możemy pochwalić się już w skali polskiej oraz szczegółowa aparatura, która wykorzystywana jest i w zajęciach dydaktycznych, i w badaniach.